Witamy serdecznie na robotach na Widomej. To jest tak, tutaj widzieliśmy, oto jeden z robotników, dziadek Marian. O, pomachał. Pomachaj, dziadek Marian, pomachał. Tutaj zrobiliśmy trochę, wycięliśmy trawy i zrobiliśmy podjazd. I tutaj z przodu usunęliśmy, wycięliśmy te drzewa wszystkie. Zostawiliśmy tylko tą jedną to nie jest brzoza, nie wiem, co to jest. Tą jedną wierzbę, to jest wierzba. A tutaj leżą te wszystkie wycięte krzaczory. No i tutaj drugi dziadek Edek wycina trawę. Ale no nie idzie to za dobrze. No bo to jest walka z tymi chaszczorami, także tutaj jest wycięte od tej strony, jest zrobiony fajny wjazd i tu jest ładnie wycięte, zostawiliśmy tu jedno drzewko, no ale dalej pozostają krzaczory, no. Zobaczmy, jak dziadek Edek sobie radzi. A chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz tutaj, zobaczcie, co znalazłem ładnego na działce. O. Są grzybki. O, jakie piękne, znalezione na działce, no. Bardzo ładne. I tutaj dziadek Edek wycina, no jakoś mu to tam idzie. Także, ale no strasznie powoli to idzie i taką kosą to trzeba tutaj 5 dni. A jak to idzie? No tutaj te krzaczory po prostu zostały na razie. To co wycięliśmy, to wycięliśmy drzewa i tam już nie ma tego brzozowego gaju. Ale to jest praktycznie wszystko. Czyli ten kawałek z przodu zupełnie wyczyszczony. No i tam zostawiliśmy tylko jedną, czy tam dwie brzuski, a resztę wycięliśmy. Ale te chaszcze to już roundupem na przyszły rok. Na wiosnę. Także Tomek, szykuj się, bo będziemy roundupem robić na wiosnę. Wycinać. O, tutaj jakieś zwłoki jednego z drzewek. No drzewka staraliśmy się wyciąć wszystkie, zostawiliśmy tylko to ładniejsze. No. Tutaj w miarę wygląda, tak to powinno wyglądać po całości. Może jak zrobimy roundupem, to tak to będzie wyglądało. Bye.